Możemy wpisać sobie kod. Tu jest magnes. Coś, czego jeszcze nigdy na moim kanale nie było. Rower przyszłości. Hej wszystkim. Jak dobrze mnie znacie, śledzicie moje odcinki, to na pewno doskonale wiecie o tym, że jestem fanem pojazdów elektrycznych. Często testuję, posiadam różne rowery i bajki, hulajnogi, takie tam sprzęciki. No i dzisiaj przyjechał do mnie właśnie nowiutki rower od marki Fido. Współpracuję z nimi, dostałem od nich już wcześniej kiedyś fatbike'a w tamtym roku. Na ten sezon testowałem też, można powiedzieć, taki wygodny, designerski rower do cruisingu. Natomiast teraz mam coś zupełnie innego. Coś, czego jeszcze nigdy na moim kanale nie było. Śmiało możemy powiedzieć, że jest to rower przyszłości. Wyraźnie widać, że projektanci postawili tutaj na taki futurystyczny styl, na design przyszłości, na takie, wiecie, obłe, niespotykane wcześniej kształty. To nie jest jakaś tam, wiecie, typowa chińska rama na bazie innych rowerów, które znajdziecie po prostu obrędowane z innymi naklejkami i sprzedawane jako, wiecie, jakaś tam inna marka, nie? Fido naprawdę ma kozackich projektantów, tworzą mega ciekawe i inspirujące rzeczy, także te rowery się sprawdzają. No to co, jeździmy, nie? Normalnie kliknęłoby się tutaj, sterownik by się uruchomił, można by śmigać, ale w tym modelu producenci poszli o krok dalej. W końcu zastosowali coś, o czym wspominałem na kiedyś tam na jednym z moich odcinków, a mianowicie kod blokady. Może nie jest on jeszcze jakoś super dopracowany, ale zobaczcie, mamy tutaj klawiaturkę, wpisujemy kod, odblokowujemy rower, odpala nam się sterownik i możemy ruszać. Ogólnie jest to takie zabezpieczenie, żeby nikt nam nie ukradł tutaj baterii, nie? Bo co nam po tym, że sobie wciśniemy guzik, tak? I zaraz nam się odpali sterownik. Nie, nie, nie. Tutaj klikamy. Możemy wpisać sobie kod. I zobaczcie. Sterownik odpalony, możemy śmigać. Ten sam patent działa w przypadku wyciągania baterii, ale o akumulatorze to sobie zaraz po jeździe testowej pogadamy. Na wstępie powiem wam jeszcze, że w końcu też są jakieś lepsze gripy. Nie jest to też jakaś klasa światowa, ale w seryjnym rowerze no dobrze, że są w miarę miękkie, takie no wygodne po prostu, dobre chwyty, bo no w większości tych rowerów, które dostaję, które miałem, które widzieliście na moim kanale, to zazwyczaj, nieważne jaka to była marka, jakie było przeznaczenie, jaki typ roweru, to z reguły narzekałem po prostu na te gripy. A te w końcu są spoczko. W końcu też znowuż pojawiają się hydrauliczne heble. To powinno zagościć na stałe w pojazdach elektrycznych, bo co by nie było, no hamulce są bardzo ważne. Także no co, jeździmy sobie, jeździmy, testujemy. Dzięki temu, że rower jest dość zrywny, także na koło też można go posadzić. 20 kg, nie waży jakoś dużo jak na elektryka. Można się coś pobawić. Nie ma tutaj manety gazu, więc tylko wspomaga nas silnik przy każdym zakorbowaniu. I to możemy sobie regulować standardowo poprzez zmianę przyspieszenia. Teraz jest dwójeczka. Cyk, trójeczka. Jak widzicie, nie ma jakiegoś mega teraz dużego boostu, że mnie wyrwało, zrzuciło mnie wręcz z tego roweru. Ponieważ mamy tutaj udoskonalony czujnik momentu obrotowego, który dostosowuje się do nacisku, jaki wywieramy korbując. Czyli jeśli zaczniemy sobie nagle jeździć bardziej dynamicznie, przyspieszać mocniej, to naturalnie silnik adekwatnie do tego będzie nas boostował. Żeby nie było, wiecie, takiego, że nagle sobie spokojnie tutaj korbujemy, a tu takie coś jest, szarpnięcie, nie? To jest spoko i takie systemy powinny być właśnie w każdych elektrykach zastosowane. Na pewno wszystkich ciekawi maksymalna prędkość. W tym przypadku top speed wynosi 35 km na godzinę po odblokowaniu. Jak to zrobić? Już wam pokazuję. Klikacie dwa przyciski naraz, wtedy zaczyna mrugać ekran, nie tak jak teraz, bo to po prostu jest inna częstotliwość dla kamery. I wtedy klikacie góra, dół i pojawi wam się ta oto ikonka tempomatu jakby, czyli takiej tej wskazówki od prędkościomierza jakby. To znaczy, że rower jest odblokowany i leci z pełną mocą 350 W, co mniej więcej też przy tak długim akumulatorze, który jest w sztycy, a zarazem można by rzec sztycą, umożliwia wam przejechanie do
no gdzieś tak powiedzmy tych 100 km zasięgu. Producent wskazuje na 120, 130, ale wiadomo, z tym jest różnie. To też zależy w jakich warunkach, ile kto waży, jak ciśniecie ten rower. Także ja bym tak strzelał w tą setkę mniej więcej, nie? No, co do samej sztycy jeszcze, bo tu jest naprawdę ciekawostka, taki, no, cały ten rower jest designerski, ale zwróćcie uwagę, bo to niektórzy mogli nie zauważyć, że ona idzie do samego dołu, aż tutaj nam wystaje. Także jeśli podciągniemy, to wiadomo, tutaj zniknie, a jeżeli jeszcze opuścimy do minimum, które wskazane jest w tym miejscu, no to wiadomo, wyjdzie nam jeszcze bardziej i będzie robić jako taki podest, nie? No ciekawy feature naprawdę. Sam mechanizm też jest tutaj udoskonalony względem poprzedniej wersji tego roweru, bo tutaj jest taka blokada, o, ona umożliwia nam teraz wyciągnięcie tego, ale w sumie złodzieje mogliby łatwo rozkradać akumulatory, tak? Także żeby to zrobić, musimy tutaj sobie wpisać kodzik. Wtedy dopiero słyszymy, że zostało odblokowane i możemy sobie ją wyciągnąć. No, fajna sprawa. Siodełko też jest nieco inne niż w takich zwykłych rowerach, ponieważ jest stworzone z takiej bardzo miękkiej gumy. Nie ma tu jakiejś nakładki skórzanej na pierwszą, lepszą, zwykłą gąbkę, tylko no, to jest taka fajna gumowa pianka, która rzeczywiście robi robotę, jak na całkiem slimowane siodełeczko. Z pewnością zauważyliście, że ten rower jest składakiem. Zaraz wam to pokażę, ponieważ muszę go wrzucić do auta, ale to wystarczy, spokojnie. W sumie to nawet nie musiałbym go składać, mógł go włożyć swobodnie do Subaryny, jak BMX, a każdego innego, mimo szkła są na 20 calach, ale na ten moment mogę zaprezentować wam taką ciekawostkę związaną ze składaniem kierownicy. Zobaczcie. Pyk. Zobaczcie, jak łatwo można to zrobić, nie? Składamy z powrotem. Cyk. Dosłownie dwa szarpnięcia, nie? Tutaj jest jeszcze w mostku taka swobodna regulacja. Wszystko oczywiście ściskane na imbusy, poza tymi klipsami, także siedzi to dobrze. A co do samego składania i wrzucania roweru do bagażnika, to zaraz wam pokażę, ponieważ teraz spieszę się szybko, aby polecieć jeszcze zrobić fotki na konkurs, który pojawi się na moim Instagramie, ale więcej na ten temat to zaraz zobaczycie pod koniec odcinka. Przyjechaliśmy z moją najlepszą panią fotograf na sesję do zrobienia miniaturki, do wrzutu posta na Instagram. Wymyśliłem sobie, że zrobimy taki fajny motyw z rozmazanym tłem, jak jadę, i wtedy te kolorowe boksy będą, wiecie, takie, no miały fajny efekt rozmycia, nie, w różnych kolorach, że tam, nie wiadomo, jakieś flary, światła, coś by się jeszcze dorzuciło i byłoby gicior, nie, ale jak na złość oczywiście okazało się, że wszystko pootwierane. Chłopaków pytałem, mówili, że kończą roboty o 16, także no średnio musieliśmy improwizować, jak zwykle zresztą. No ale może coś z tego będzie, akurat teraz też przestało wiać, więc mam chwilę, żeby swobodnie coś nagrać. No i od razu wam pokażę, jak właśnie wygląda zapakowanie, złożenie tego roweru do auta. Patent ten na pewno znacie już z innych składaków. Tu robimy cyk, pyk, otwiera nam się i składamy. Tu jeszcze wam pokażę, tu jest magnes. To jest zarąbista sprawa, dzięki temu teraz koła są złożone, nie? Jeszcze przydałoby się go wyłączyć w sumie. Pyk, możemy go chować. Dobra, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Przetestowaliśmy go w dzień, sprawdziliśmy go w nocy. No, na tych wieczornych nagrywkach trzeba przyznać, że już wygląda bardziej tak futurystycznie i wpisuje się, wiecie, w taki cyberpunkowy klimacik. No bo co by nie gadać, rower naprawdę wygląda nietuzinkowo. Także jeśli ktoś z was chciałby
przyspanować takim rowerkiem, pokazać się na czymś innym w waszym mieście, no to linka znajdziecie jak zawsze w opisie pod filmem. Dodatkowo załatwiam wam zniżkę z kodem rabatowym, który tam znajdziecie. Możecie kupić go taniej, także dla kogoś, kto chciałby pośmigać sobie w mieście, sprawdzić się na takim, wiecie, miejskim małym rowerku, wydaje mi się fajna opcja. Warto sprawdzić, zamówić sobie, póki jeszcze są rabaty, ponieważ Fido oferuje wam dodatkowe gratisy, jeśli teraz decydujecie na zakup, także można to sobie przemyśleć. Dodatkowo, jeśli jednak nie jesteście zainteresowani, a może nie macie kasy, to wpadajcie na mój Instagram, tam robię konkursik, będzie 1000 dolków do wygrania na zakupy na stronie Fido i do tego jeszcze będę rozlosowywał dwa rowerowe gadżety spośród osób, które skomentują pod postem, także wpadajcie, zaglądajcie na moje Insta, tam więcej szczegółów. To jest więcej niż pewne, że będę dalej w to grał, nawet kiedy mówię o nas że na mordę kuda, to ja i moja grupa, idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę.